Swój spacer po Monachium rozpoczynamy od Ludwigstrasse. Przechodzimy w tej chwili na Odeonplatz. W roku 1817 Leo von Klenze rozpoczął planowaną zabudowę Odeonplatz na tyłach rezydencji. W południowo-zachodnim narożniku mieści się barokowy kościół Teatynów, zwany też jako kościół świętego Kajetana. Odeon, pierwotnie szkoła muzyczna, a obecnie biuro administracji rządowej. W holu wejściowym stoją posągi dwóch największych bawarskich bohaterów wojennych, a lew jest symbolem miasta. Odeonplatz jest również znany ze zdławionego puczu monachijskiego, kiedy to 9 września 1923 roku policja otworzyła ogień do bojówek nazistowskich. Pod koniec XIV wieku Wittelsbachowie przenieśli się z dworu Alterhof, położonego w centrum Starego Miasta, do nowej siedziby tak zwanego Residenz. Trasa zwiedzania została podzielona na charakterystyczne dla rezydencji obiekty. Reichezimmer, bogate pokoje, o stosownym do nazwy pełnym przepychu rokokowym wystroju, oraz Nibelungen, sale Nibelungów, których ściany zdobi cyk obrazów przedstawiających wybrane sceny najsłynniejszego średniowiecznego eposu niemieckiego. Godna uwagi jest także wczesnobarokowa, wystawnie urządzona Goldener Saal, złota sala. Kaplica Hofkapelle, wzorowana na śródmiejskim kościele świętego Michała, dostępna była dla wszystkich. Kaplica mniejsza, Reichkapelle, pełniła rolę prywatnej kaplicy jednego z najbardziej znanych Wittelsbachów, Maksymiliana I. Opuszczamy już rezydencję Wittelsbachów i wybieramy się na spacer po Starym Mieście.
Jednym z symboli Monachium jest Frauenkirche, kościół Najświętszej Marii Panny z XV wieku, zwany również katedrą, z wieżami zwieńczonymi miedzianymi kopułami. W jednej z kaplic katedry stoi sarkofag Ludwika IV. Grobowiec postawiono ponad 100 lat po śmierci monarchy, by złożyć spóźniony hołd jednemu z dwóch Wittelsbachów, którzy sięgnęli po koronę Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Centrum Monachium stanowi położony na Starym Mieście Marienplatz. To królestwo turystów i klientów mieszczących się tutaj największych domów towarowych w mieście. O ustalonych godzinach na zegarze ratusza uruchamiane są marionetki kuranta. Przedstawiają dwie sceny upamiętniające historyczne wydarzenia, które rozegrały się w tym mieście. Ślub Wilhelma V z 1568 roku oraz Schäfflertanz, pierwszy taniec bednarzy z 1517 roku. Taniec wykonano po raz pierwszy, by podnieść na duchu ludzi w czasie szalejącej wówczas epidemii dżumy. Na środku placu stoi kolumna Mariensäule, zwieńczona złoconym posągiem Duta Huberta Gerharda XVI wieku. Gotycka wieża Altes Rathaus Starego Ratusza, rekonstrukcja z XV-wiecznych budowli, która spłonęła od pioruna. Fontanna Fischbrunnen, ponoć zanurzenie w niej pustego portfela w środę popielcową sprawia, że wkrótce napełnia się on pieniędzmi.